Temat koronawirusa w Polsce jest, można powiedzieć, nowym tematem. Na razie obserwujemy bacznie to, co się dzieje w innych krajach, które już mają z tym do czynienia wcześniej, tak, czyli Japonia, Chiny, Włochy, no i widzimy, że na te kraje temat koronawirusa ma dość krytyczny wpływ. No oczywiście na różne branże w różnym stopniu. Jeśli chodzi o branżę słodyczy, na razie ten to, co jest najbardziej negatywne, no to jest zmniejszenie ilości wizyt klientów w sklepach. A branża słodyczy jest branżą impulsową w dużym stopniu. No i w sytuacji, kiedy nie ma tych odwiedzin w sklepach, no to też nie ma zakupów. W e-commerce akurat słodycze sprzedają się tak raczej słabo w stosunku do innych kategorii. Także niestety przewidywania nasze są, przynajmniej od strony konsumenckiej. Raczej troszkę niepokojące, czyli spodziewamy się, że ta dynamika sprzedaży, którą zakładaliśmy na ten rok, że ona niestety może być mniejsza. To jest jeden aspekt. A drugi aspekt to jest oczywiście aspekt produkcyjny, aspekt pracowniczy. Czyli w jaki sposób producent jest w stanie się uchronić przed tym, żeby jego pracownik nie zachorował na tego wirusa. No i tutaj wprowadzamy, wprowadzamy cały czas, wprowadziliśmy już, ale też wprowadzamy cały czas różnego rodzaju procedury. Oczywiście najważniejsze to są procedury związane z higieną osobistą, czyli częstotliwość mycia rąk, częstotliwość dezynfekowania rąk, obowiązkowe dezynfekowanie rąk przed wejściem do firmy, mierzenie temperatury. W tym tygodniu, niestety, również poradziliśmy zakaz wprowadzania gości z zewnątrz, czy dostawców, czy klientów do firmy. No po to, żeby pracowników chronić od strony zdrowotnej, to jest najważniejsze. Tak, na no nasze kawiarnie to jest trochę inny, inny model biznesowy, oczywiście, i tutaj już niestety widzimy wyraźny spadek konsumentów. Po prostu Polacy, tak jak już mniej, odwiedzają centra handlowe. Część naszych pijalni również jest w centrach, ale generalnie odwiedzają miejsca publiczne w mniejszym stopniu, co niestety również do tego, do czego zaliczają się również kawiarnie. Także tam mamy już spadki sprzedaży, pierwsze obserwujemy, natomiast jak to się będzie rozwijać, no to zobaczymy.